zrobimy zwarcie bądź uszkodzimy baterię litowo-jonową. Mam tu w swoim laboratorium garażowym różne baterie litowo-jonowe, a bardziej fachowo są to ogniwa symbolu 18650. Dlaczego 18650? 18 ze względu na średnicę. Jest to 18 mm średnica ogniwa. 650 jest to długość. 6,5 cm. 65 mm. Każde ogniwo jest zaizolowane taką izolacją termokurczliwą. Tak ogniwo wygląda bez izolacji. Taka baryłka blaszana. Cały ten element od góry aż tutaj do dołu, caluśki element, stanowi minus. To tutaj, co pokazuje tą tetrytką, to jest minus. A dlaczego tetrytką nie pokazuje? Nie pokazuje celowo, no przypuśćmy, wkrętakiem. Nie chcę uniknąć zwarcia. I tak jak wspomniałem, tu jest cały minus. Cała ta obudowa to jest minus. Plus to jest jedynie, o tutaj ten elemencik, to jest plus. I teraz w momencie, gdybym tylko w ten sposób dosnął, dochodzi do zwarcia. Jeżeli dochodzi do zwarcia krótkotrwałego, no tam, nie wiem, wkrętak czy cokolwiek dotkniemy, to po prostu upali, jakbyśmy dosłownie zespawali. O, może pokażę nawet, już tu wcześniej wspominałem, tu jest końcówka od multimetru, od miernika. Ona jest upalona, ta tak samo jest upalona, ale już nawet ta w stosunku plusowa do minusowej, jaka jest różnica, a generalnie ta minusowa była jeszcze tak o dobre 5 mm dłuższa, także tutaj co najmniej 50% podczas, nie wiem, dwóch czy trzech zwarć się po prostu upaliła. Dlaczego o tym mówię? Ludzie, którzy będą budować, ci co już budują, no to już wiedzą, ale ci co mają zamiar budować rowery i czy tam hulajnogi i do tego stosować właśnie takie ogniwa litowo-jonowe, muszą być świadomi tego, iż jest to bardzo, ale to bardzo niebezpieczna sprawa. Jeżeli dojdzie do zwarcia, dojdzie po prostu do wybuchu, do eksplozji, do pożaru. Tu są różne takie ogniwa. Tu jest akurat stare laptopowe Panasonic. Tu są LG. Wbrew pozorom, tutaj to ogniwo to mam bodajże z 6 lat, ale ono jest w pełni sprawne. Nadaje się do wykorzystania ponownego po wyciągnięciu z laptopa i tak samo nadaje się do tego, żeby spowodować, nie daj Boże, jakiś wybuch, czy eksplozję, czy pożar. Tu składuję jedno ogniwo. To już jest założona nowa ta koszulka termokurczliwa, bo to są SD pakietu. Oryginalnie była czerwonego koloru i jest to ogniwo takie same, jak mamy w rowerze. Jest to ogniwo Sanyo NCR 18650BF 3350 mA pojemności. Nominalnie 3,7 V, maksymalnie po naładowaniu 4,2 V. Ja je podłączyłem już jakiś tam czas temu. Sprawdzę, jakie to jest napięcie. Włączę ładowarkę od smartfona. A, bardzo dobra, 2 ampery i wystarczy. To sprawdzimy, tu jest minus oczywiście. Plus jest 3,66. No, w połowie można powiedzieć naładowany. Dobrze, to rozłączymy to. Tutaj wziąłem sobie tak, żeby było łatwiej, dwa takie magnesy neodymowe. Mierniczek włączymy. Tak, to ogniwo już jest takie trochę pokiereszowane, bo one było już lutowa. Sedrę tą izolację. Tak, tu jest jeszcze taka, tu widzę taka obwódka biała, taki pierścień. To jest też izolacja. One są z reguły samoprzylepne. Odlepiamy. O, już coś się tu zaczęło się dziać. A jeszcze też ważna sprawa. Częste uszkodzenie tych ogniw jest poprzez właśnie taki syf. Taki syf, jak się zbierze. To najczęściej w laptopach właśnie.
O dziwo, co taki laptop z reguły się trzyma w domu. Ewentualnie jest jako mobilny, jak się go niesie w jakiś no chyba, że się nie niesie w futerale, tylko się niesie pod pachą i deszcz pada. Trzeba, jak przez ileś tam lat złapigoci tego syfu, kurzu, wszystko, to tutaj tak samo potrafi się pod tą izolacją zebrać właśnie przeróżne badziewie, które połączone z wilgocią staje się przewodnikiem i dochodzi po prostu do zwarcia. No teraz tak, wezmę, bo tutaj widać, że jest taki lekki uskok, a chcę go zniwelować, bo zwarcie dokonam, przystawiając z góry, żeby się nie bawił w jakieś kable, po prostu tutaj zrównam to, plus z minusem i przystawię, no prawie by doszło, przystawię magnes ten neodymowy. Na chwilę jakbym zwarł, to tam nic się wielkiego nie stanie, gorzej jak jakieś kable czy coś, to wtedy może błysnąć. No dobrze, ja tu mam szlifierkę, sobie zeszlifuję. Z taką szlifierką to też niebezpiecznie, bo to jest naprawdę taka cieniuśka blaszka, no może trochę grubsza jak w puszce od piwa czy tam napoju. Także trzeba też uważać. Przygotowałem sobie termometr, od razu będę monitorował temperaturę, jak to się grzeje. Całość przymocuję do takiego półkilowego młotka, bo taka bateria jak eksploduje czy się zapali, potrafi po prostu wystartować jak rakieta, a nie chcę podpalić siebie ani sąsiadów. Także wezmę, przymocuję to na te tryczki. Tak jak mój kolega powiedział, w pracy cały świat trzyma się na te tryczkach, to i my tam sobie. Stary gratal, szkoda mi się spalił. Robię zwarcie po prostu między te dwie blaszki, plus i minus. Wcisnę, a raczej wbiję gwoździka. Co się dzieje? Ale jest. Ojej, właśnie wystraszyłem. No to właśnie tak wygląda, to chciałem zademonstrować. Próba udana. Także konstruktorzy, uważajcie, bo może się to skończyć tragicznie. To jest jedno ogniwo, które było do połowy naładowane. Wyobraźcie sobie teraz taki pakiet 60, 80 czy 100 takich ogniw w rowerze. Jeżeli dojdzie do zwarcia, co się stanie? To już praktycznie wystygło. Jeszcze pokazuję tu już na tym ciemnym 200. Zaraz mam. Szybko stygnie. 184 stopnie. 177. No, tak to wygląda. Także koledzy, trzeba uważać z tymi sprawami. Cześć wszystkim.